Dzień dobry, witam Cię serdecznie na kanale Wiejskiej Inspiracje i dzisiaj zapraszam na film szczególny. Szczególny, ponieważ to jest pierwszy film w tym roku i w ogóle pierwszy film na naszym nowym siedlisku, w którym zaproszę Was na spacer po szklarniach. Było takich spacerów kilka. Odwiedzaliśmy szklarnię na poprzednim siedlisku, tam było aż trzy. Tutaj trzy będą, ale jeszcze... Jedna nie jest zmontowana, dwie już są. I udało się na szczęście w tym roku te szklarnie postawić, udało się je zasilić. Są w pełni zrobione, pięknie owocują, aczkolwiek ostrzegam, nie są to szklarnie idealne. Ze względu na brak czasu, ze względu na remont, nie mamy czasu, żeby tak dopieścić w szczegółach, żeby tam wszystkie listki pięknie były dopracowane, poobrywane, wilki, wszystko, wszystko. Także nie jest idealnie. Jest nieźle, ale nie idealnie. Natomiast szykuje się cała zgraja tutaj ode mnie z domu, że zaraz wparują do szklarni, zerwą pomidory, bo jest dużo pomidorów dojrzałych. Zerwą te pomidory i będą dzisiaj robić przecier, passatę, ketchupy i różne inne, także dzisiaj się będzie działo dużo. Będą też na nasiona zbierane również pomidory, więc to jest taki moment, że ostatni raz mogę nagrać, kiedy rzeczywiście jest w pełnej okazałości jakby ta szklarnia, chociaż codziennie, ale to codziennie dosłownie podbieramy do jedzenia, podbieramy do smażenia te pomidory, więc nie ma ich tam 100% ilości. Zresztą jak się w ogóle pójdzie do szklarni, nawet do takich czynności pielęgnacyjnych, to cały czas się podjada. No 20 pomidorów nie podjeść, jak się w szklarni pielęgnuje i obrywa wilki, to by było święto. Co najmniej tyle trzeba podjeść. Oczywiście mówię o tych drobnych, nie? Także tam cały czas ubywa. Niemniej jednak jest to moment, kiedy jeszcze możemy pooglądać. Także zobaczmy, opowiem trochę o odmianach, jakie mamy. Sami zobaczycie, czy warto takie później uprawiać u siebie, w waszych szklarniach. Dzisiaj Agatka już się szykuje na zrywanie, także mamy bardzo niewiele czasu na obejrzenie tej szklarni. A tutaj, proszę bardzo, ten gąszcz to nasza szklarnia. Tam po środku widać, że tam brakowało oberwania na dwóch krzakach, nawet na trzech. Ale tu poza tym jest to w miarę jeszcze wyprowadzone, więc jest ok. I teraz zaczniemy może od tutaj prawej strony, bo tutaj za chwilę będzie zbieranie. I co my tu mamy? Przede wszystkim zatrzęsienie takich fajnych koktajlówek w takim daktylowym kształcie. Bardzo, bardzo fajna roślinka. Bardzo fajne pomidory, tylko to są te, które dojrzewają nierównomiernie, więc trzeba by je oczywiście zdjąć i w ciemnym miejscu przez parę dni potrzymać. Wtedy one jak najbardziej dojrzewają równomiernie. A jest to mega groniasty kozuli. No to rzeczywiście grona ma konkretne. Chociaż tutaj jest klasyczny mega groniasty, no to tutaj to już jest mocno oberwany przez nas, ale jeszcze więcej, jeszcze większe grona. A tam dalej będzie jeszcze większy. Zobaczycie, mamy mega groniastych, mamy kilka odmian, jak się nie mogliśmy jakoś dorwać do nich, tak w tym roku jest ich naprawdę sporo u nas. Tutaj mamy taki niepozorny krzaczek, ale owocu ma całkiem sporo. Malinowy, bardzo ładny. Zaraz zobaczymy, co to za odmiana. To jest malinowy smaczek. Generalnie bardzo dobry. Natomiast tu są te klasyczne pomidory, które dojrzewają nierównomiernie. No i rzeczywiście w takich przypadkach warto zrobić tak, że po prostu jeżeli chcecie mieć dojrzałe równomiernie, przeszkadza Wam ten fragment, to po prostu zbieramy i w ciemne miejsce na 3-4 dni i one wtedy równomiernie zaczynają ją dojrzewać. Może być to piwnica, może być jakieś inne ciemne miejsce. Natomiast jak najbardziej można jakby sobie ten cześć wykroić, albo do smażenia to już w ogóle nie ma znaczenia, na jakieś przetwory. Natomiast tutaj mamy pomidora białego. Pierwszy raz w tym roku mamy. Jest bardzo fajny i smaczny, smaczny, przyjemny pomidorek. Nie powiem. To nie są największe jego owoce, ma też dużo większe, tylko już je skonsumowaliśmy, ale tutaj na przykład mamy jeszcze jednego, który jest naprawdę spory. W stosunku do mojej dłoni. No. A tu mamy ten słynny mega groniast. I tutaj kwiatu, to jest po prostu zatrzęsienie. To są cały czas on kwitnie. Non stop.
ale tutaj już widać, że zamienia się w owoce. Jest mnóstwo kwiatów na tym samym gronie. Jest mnóstwo kwiatów, już są owocki zalążki, tak jak tutaj, już są owocki zielone, ale już są też dojrzewające, także jest tego mnóstwo. Chociaż on ze wszystkich megagroniastych jakby najpóźniej kwitnie i najpóźniej wydaje ten owoc. Także długo na niego czekaliśmy, myśleliśmy, że on będzie tylko kwitł, a tu się robi cała masa owoców i no po prostu jest tylko zatrzęsienie. Idziemy dalej, muszę się przedrzeć przez te chaszcze. To jest to miejsce, gdzie niestety nie udało mi się jeszcze wyciąć. Tak patrzę na oko, że tu chyba aurea rośnie u nas. No tak, po kształcie łatwo poznać, że to będzie aurea. Natomiast przed aureą mamy cytrynka groniastego. To jest z kolei pomidor, który rośnie tak dosyć rzadko. Nie ma tego owocu jakoś wyjątkowo dużo. W takich małych gronach rośnie. Natomiast smak niepowtarzalny. To jest tak, jakbyście jedli cukierki. Jest to malusieńki pomidorek, ale smakuje jak cukierek, dosłownie. Ja je uwielbiam. Są przepyszne. Aurea nam rośnie tak wysoko. Nie wiem, czy się przedrę przez to, bo rzeczywiście tu muszę wejść po prostu i poprzycinać, bo to jest miejsce, do którego nie dotarłem z przyczyn nadmiaru obowiązków. Wszędzie indziej jest w miarę zrobione, także nie będę tędy przechodził. Ominę to miejsce i pójdę dookoła. Przy okazji pokażę wam w lewym skrzydle. Tutaj mamy z kolei mega groniasty żółty. Mocno już poobrywany, bo my cały czas go podjadamy, bo jest dobry. Ale jeszcze owoców zielonych ma od groma. A tak wygląda mniej więcej całe grono. I tak nierównomiernie dojrzewa, to znaczy, że można cały czas podbierać i cały czas wytwarzają się nowe. I ten z kolei już tak intensywnie nie kwitnie, chociaż oczywiście są jeszcze grona, które zaczynają dopiero kwitnąć. Ale już nie tak intensywnie, jak tamten przed chwilą, co pokazywałem, czerwony. Dalej mamy, to jest taki gruszkowaty, ale co to jest dokładnie, muszę sprawdzić. Syberyjska gruszka. On jest, z tego co pamiętam, bardzo dobry. Słodziutki. Pycha. Idziemy dalej. No, sorry, ale w szkarni być i nie objadać się to grzech. Tutaj mamy śliwkowy. I śliwkowy jest pomidorem koktajlowym, ale już z dużymi owocami. Takie naprawdę konkretne owocki. I tu mamy... O, Cherry Baby. Cherry Baby jest pomidorem drobniejszym. Tu już na dłoni widzimy, że to są mniejsze owoce. Ale niesamowicie słodki. Bardzo fajny pomidor. Jak widzicie, u nas pomidory przede wszystkim rosną na żyznej ziemi. To jest czarnoziem, który mamy z wykopania stawu. Jest żyzny, są zrobione linie nawodnienia. Możecie obejrzeć w filmie, który tutaj po prawej stronie jest, jak robiliśmy te linie nawodnienia. Tam z tyłu są papryki. Ponieważ pomidory rosną na dosyć żyznej ziemi, nienawożonej, bez obornika nawet tutaj jest. Natomiast ziemia jest taka, no zdrowe warunki są fajne tutaj. Te pomidory u nas nie chorują. Nie były w ogóle pryskane, poza jednym razem na początku gnojówką z pokrzywy, kiedy dostały takie zasilenie, dosyć wcześnie, to był ich pierwszy miesiąc może, dostały zasilenie właśnie tą gnojówką z pokrzywy i od tamtej pory nie było żadnego oprysku, żadnego nawożenia, niczego. Mamy koniec sierpnia, oczywiście jakieś tam marmurkowe choroby, jakieś takie pierdółki, gdzieś tam sucha zgnizna wierzchołkowa czasem wchodzi na niektóre owoce, ale generalnie jak widzicie, krzaki są zielone, piękne i wcale nie mamy idealnych warunków, bo na przykład teraz jest, możemy zobaczyć, że wilgotno, przed chwilą padało, jest tutaj parno, a jednak pomidory rosną świetnie. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że jeżeli roślina jest zdrowa, to jest właśnie najważniejsze w tym wszystkim, że jeżeli roślina jest zdrowa, nie atakują jej choroby, a przynajmniej nie atakują tak szybko i tak licznie jak zazwyczaj. Musimy przede wszystkim zadbać o zdrowie rośliny, a dopiero później wszystkie opryski, nieopryski, co tam kto wymyśla. Te wymyślanie oprysków jest właściwie jeszcze bardziej osłabia rośliny niż im pomaga, więc ja wychodzę z założenia, że właśnie najpierw zacznijmy od podłoża, od warunków, żeby roślina była jak najzdrowsza, ewentualnie później jej dopiero pomagamy jakimiś tam opryskami czy czymś takim. Jeżeli tylko jest zdrowe warunki zapewnione, to te rośliny rosną zupełnie inaczej, rosną zdrowo
Ja się bardzo cieszę, że tak u nas. Jeszcze nie zgłębiłem do końca tych warunków, ale myślę, że to jest kwestia dobrej ziemi przede wszystkim. Tutaj mamy bardzo ciekawą odmianę, taką żebrowaną. A co to jest dokładnie, to Wam zaraz powiem, bo nawet nie wiem. Nie wszystkie tu pamiętam, to nie jest ten rok. O, dojrzały, wygląda tak pięknie. Castello Fiorentino. Generalnie pomidory też ładne, niewybarwione. Wizualnie bardzo atrakcyjne. Zwłaszcza jak się pokroi w plasterki w poprzek, to wtedy takie te wszystkie żeberka zostają. Ale aż takie rewelacyjne w smaku nie są. Ale co kto lubi oczywiście, niektórym może pasować. Black cherry. Jeden z bardziej znanych pomidorków u nas w tym roku. Mniejsze krzaki i takie mniejsze owoce. Proszę bardzo, tutaj jest jakiś taki, co ma dużo gron. To jest San Marzano. Też dosyć znany pomidor. A tutaj, moi drodzy, mamy największego pomidora, który wyrósł u nas w szklarni. Ale ja do niego jeszcze dojdę z drugiej strony. To Wam pokażę. Na razie chodźmy tą lewą stroną do końca. Tu już na przykład jest pomidor, który niestety nam choruje, jako jedyny chyba, albo jeden z nielicznych choruje. Nie jest to zaraza ziemniaczyna, ale też nie wiem dokładnie, co to jest, coś mu tam jest. Nie wiem, na razie sobie żyje tutaj jeszcze. Owoce ma ok, natomiast liście chorują i to jest właściwie jeden, tak jak mówię, z nielicznych, na których coś się dzieje. A co to jest odmiana, żeśmy zaczęli? To jest Betalux, czyli dosyć wczesny pomidor, ale niestety jemu coś dolega. Tutaj mamy bardzo ładne, okrągłe pomidorki i to jest Bernan Rosen, ale jest ich niewiele na krzaku, słabiej owocują troszeczkę. Idziemy dalej, tu też niestety odmiany, które pękają, ale widzimy nie wszystkie. I co to jest? Zaraz sprawdzamy. Malinowy Ożerowski. Choć przyznam szczerze, że wątpię, żeby to był malinowy ożerowski. Jest to rzeczywiście malinowy, ale czy ożerowski? Malinowe ożerowskie są zazwyczaj większymi pomidorami i tutaj mogło u nas dojść do kilku pomyłek, to na pewno. Więc nie jestem pewien wszystkiego. Pomidor Rumba bardzo wczesny był. Wcześniej zaczynał i z niego mogliśmy podjadać dosyć wcześnie. Teraz już tak troszeczkę marniej wygląda, ale jeszcze się trzyma. A tam jest żółty ożarowski i to akurat jest na pewno żółty ożarowski, bo rzeczywiście tak on wygląda. Tutaj ta ciasnota na końcu. To jest jeszcze raz Black Cherry, gdzieś tu się pojawia. Co tu jeszcze mamy? Mamy Prudential Purple. Nie wiem, bez szału pomidor. Ale dojdźmy na drugą stronę, bo to jest ta strona, którą chcę Wam pokazać. Tutaj jest średnio ciekawy. To jest taki zakątek, gdzie jest średnio ciekawy. Natomiast tutaj... No to jest zupełnie inaczej. Tu to są pomidory takie, że hu. Pięknie jest. Zacznijmy po kolei. Na początku mamy Cornabel. Cornabel, jak widzicie, odmiana. Duże owoce, dużo na gronach. Dosyć dobrze się wybarwiają. Malinowe. Jest tego sporo, u nas na dwa pędy idzie. No właściwie nawet na trzy już od góry. Jak na początku się wybarwia, to jeszcze tak wygląda, że nierównomiernie, ale później się okazuje, że szybciutko jeszcze na krzaku zaczyna zabarwiać się inaczej. To jest pomidor, który jest piękny jako zielony i równie fajny jako czerwony. O, takie owoce, ale naprawdę długo dojrzewa. Czyli te owoce zielone są sporo długo zielone. Niestety złamał nam się kiedyś, ale ponieważ dalej żyje, dalej ta roślina dostarcza składników odżywczych przez tą łodygę, to jej nie ruszamy. A jest to, moi drodzy, już mówię, odmiana Baro. Idziemy dalej. Tutaj syberyjska gruszka jeszcze raz. U nas tak jest często wymieszane. Tutaj żaba. Żabsony to tutaj często wchodzą, tak jak i jaszczurki. Wyjadają nam różne owady. Health Kick. Duży koktajlowy nazwany. No ja nie wiem, czy to jest koktajlowy, ale może. Raczej nie. Kolejny pomidor to jest Pink King. Też całkiem fajny pomidor, też duże owoce. No i przejdźmy do tego giganta, którego mówiłem Wam. Nie wiem, ile będzie miał. Na pewno go dzisiaj zerwiemy. Na pewno jak na tak duży owoc jest dosyć ładny. Myślę, że jego waga może być grubo ponad kilogram. Na dłoni to jest no po prostu kolos. Dzisiaj go zerwiemy. Natomiast odmiana, która tu jest, to jest 1884.
Więc myślę, że dosyć znany Wam pomidor. To jest z tego co pamiętam w stylu bewsztyk. Inne pomidory już na tym krzaku są trochę mniejsze, ale ten po prostu przebił wszystko. Myślę, że dalej już jest tak ciasno, że nie będę wchodził, bo tu ten gąszcz jest, którego nie zdążyłem przerzedzić, ale trzeba będzie wejść i jednak to zrobić. Tutaj nie ma wyjścia, bo to jest po prostu za ciasno tutaj, za dużo tych liści, które powinny być poobrywane już. A przeniesiemy się teraz do drugiej szklarni. Byliśmy teraz w szklarni Sigma, bardzo fajna szklarnia, bez podpór, ale wytrzymała. Natomiast przeniesiemy się do słynnej Trioszki za chwilę. Wchodzimy do Trioszki, to akurat jest moja ulubiona szklarnia. Skomplikowana konstrukcja, długo się składa, dlatego że jest mnóstwo śrubek tutaj do skręcenia. Ona jest tak charakterystycznie robiona, ale jak się skręci, to jest szklarnia nie do ruszenia. Ona jest tak się wzajemnie wspierają te wszystkie podpory, te wszystkie przęsła. To jest niezwykle wytrzymała szklarnia, niezwykle odporna na wiatry i przede wszystkim szklarnia, która może mieć półeczki. Ze względu na takie boczne podpory, tam jest idealne miejsce do zamontowania półek. My zrobiliśmy w tym roku inaczej, czyli zamiast półek zamontowaliśmy dwie kantówki, które sobie biegną na tych podporach, a na nich stawiamy takie podstawki, które po prostu sobie stoją na tych kantówkach, a jak nie ma tych podstawek, to kantówki sobie same leżą tak jak tutaj i przepuszczają bez problemu wtedy słońce do roślin, które są poniżej. Wygląda tutaj, że tu jest też gąszcz, ale to tylko tak wygląda. Tu akurat jest dosyć dobrze przerzedzone. Tę szklarnię dosyć dokładnie osobiście tutaj obrywałem, przerzedzałem i jest ok. No, do tamtej jeszcze muszę wejść. I to chyba w najbliższym czasie. Tutaj od razu widzimy black cherry, tylko tu już duża ilość owocu. Bardzo duża ilość owocu, ale black cherry to naprawdę... Trudno znaleźć osobę, która nie lubi tego pomidora, ponieważ to jest naprawdę wyjątkowy owoc. Tak to mniej więcej wygląda. Jak duża, ogromna wiśnia. Potrafią być trochę ciemniejsze w niektórych warunkach lub jaśniejsze. Różnie bywa. U nas nie są za ciemne, ale są. To już jest dojrzały owoc, jak najbardziej można konsumować. Idziemy. Pierwszy z brzegu. Duża ilość owoców na krzaku. Jest to malinowy olbrzym. Jak widać, do olbrzymów nie należy, ale ma dużo owoców z różnymi takimi czasami wypustkami. To taki owoc Pinokio. Tutaj mamy faworyt, czyli znowu kolejny różowy, malinowy taki pomidor. No, w tym roku mamy pomidorów malinowych bardzo dużo. Pierwszy raz się tak zdarzyło, ale w tym roku to w większości, w zdecydowanej większości są to sadzonki od naszych widzów. Więc po prostu tak się ułożyło, że dostawaliśmy głównie malinowe, ale też dużo kolorowych. Za to mniej jest czerwonych. Więcej mamy chyba malinowych w tym roku niż czerwonych. Zazwyczaj było odwrotnie. No nie żałujemy, absolutnie. Przede wszystkim zaskoczyliście nas odmianami, ci, którzy nam dawali sadzonki, więc po prostu super, super, super. Z tyłu babinicz. Babinicz to już jest pomidor, który już jest na końcówce. Właściwie zostały ostatnie owoce, ale to jest pomidor, który miał pierwsze owoce, miał ich dużo. On jest samokończący, niski, więc można go właśnie z tyłu w szklarni posadzić, gdzie nie ma takich warunków do wzrostu, bo na środku wiadomo, że to pomidory wysokie powinny, tak jak tutaj, które już dochodzą do samego końca. Obcinałem ostatnio końcówki, one dalej gdzieś tam wilkami idą do końca, ale nie dostają jeszcze, więc nie ma problemu. Jak dostaje pomidor, no to wiadomo, że szoruje po poliwęglanie i wtedy ta cała wilgoć zostaje na liściach. To może się przyczynić do chorób, aczkolwiek u nas jeszcze się to nie zdarzyło. Idziemy dalej. Tu mamy bardzo ładne, bardzo kształtne, kolejne malinowe oczywiście pomidory. To jest malinowy Nick. Bardzo, bardzo kształtne pomidory, bardzo fajne. Takie klasyki. Idealne w kształcie. Z tyłu jest bardzo plenny pomidor, który nazywa się Casual Monk. Rosną pomidorki czerwone i w takich gronach charakterystycznych, jak trochę jak porzeczki. Nie są za duże, ale to zdecydowanie nie są takie typowe koktajlówki, tylko już dużo większe pomidory. Tuż obok niego mamy żółtego buba. Też fajna odmiana, też bardzo ładne kształtem pomidory. Natomiast tam z tyłu jest fajny pomidor, to jest czerwony de Barreo. I to jest pomidor, który jest podłużny, taki daktylowy, tylko dużo większy od daktyla i ma charakterystyczny czubek na owocach. Też całkiem plenny, też niski pomidor. Więc można go w miejscach takich właśnie niższych uprawiać. I też ma bardzo ładne owocki smaczne. Po prawej stronie
pomidor pomarańczowy, małe owoce, taki duży koktajlowy możemy go nazwać. Jego nazwa to Debar Orange. Proszę bardzo, bardzo ładny. I ten charakterystyczny pomidor charakteryzuje się tym, że to jest rzadkość u pomidorów, ale zdarza się w kilku odmianach, że za kiścią owocową, za gałązką owocową dalej rosną liście. W większości pomidorów, jak macie gałązkę owocową, to już liście dalej nie rosną, a na tym właśnie rosną. Wręcz całe wilki na nim rosną za pomidorami. To jest taka ciekawostka. Nie jakby ktoś kiedyś nie poznał. Jeszcze raz zobaczmy ten Debareo. Proszę bardzo. Bardzo ładny pomidorek u nas na dwa pędy idzie. Bardzo ładnie wybarwiony. Niezwykle mocno czerwony. Tu mamy odmianę Krakus. Piękne, ładne, okrągłe. Lekko niewybarwiające się przy szybułce, ale to tylko lekko. Jak już pozostawimy go dłużej, tak jak tutaj, to się wybarwi. Tutaj Omar Lab. Kolejna odmiana, która nie wybarwia się równomiernie. Wiele osób pyta na naszej grupie Mam Szklarnię, do której uczestnictwa bardzo serdecznie Was zapraszam, bo jest to największa grupa o szklarniach na Facebooku polskim. Mamy tam w tej chwili około 160 tysięcy członków. Bardzo aktywnych, fajnych ludzi, którzy pomagają sobie wzajemnie i często są pytania, dlaczego pomidory nie wybarwiają się równomiernie, co jest powodem. W większości wypadków nie jest to powód jakiś, że coś im brakuje, tylko po prostu to są takie odmiany. Ilekroć sadziłem z roku na rok, zawsze było to samo mimo różnych warunków, więc to jest kwestia odmiany i na to jest sposób właśnie zaciemnione miejsce. I wtedy będzie wybarwiał się równomiernie. Tutaj mamy kolejny pomidor, który nie wybarwia się równomiernie, aczkolwiek już nie tak bardzo jak poprzedni. A to jest ten sam, Omar Lab również. A to widzimy w takim kładzie, że ten już jest lepiej wybarwiony, więc im mocniej dojrzewa, tym mniej to wybarwienie jest charakterystyczne, bo jak się odwrócimy tutaj, to przy mało dojrzałym pomidorze jeszcze jest różnica ogromna między zielonym a czerwonym. Natomiast tutaj to już jest czerwony i ciemno-pomarańczowy, więc ta różnica jest niewielka. Nie zgadnę, po raz trzeci ten sam będzie. Słuchajcie, nie znam w tym roku niestety... Nie, tutaj rzekomo Gargamel, chociaż nie wygląda na Gargamela moim zdaniem. Podejrzewam więc, że to będzie znowu Omar Lab, a natomiast jest to ewidentnie pomylona odmiana, bo to nie wygląda zupełnie na Gargamela. Tutaj mamy z kolei samokończący, niziutki, słonka, ale ładne owocki. Nie powiem Wam nic o smaku, bo nie jadłem tego pomidora jeszcze. Jeszcze piękniejsze owoce, jeszcze bardziej takie klasyczne, okrągłe, piękne, dobrze wybarwione, intensywnie czerwone. To odmiana Marglob. Bardzo ładny pomidor. Jeżeli ktoś szuka dla ładnego, to ten jest idealny. Tutaj mamy po raz kolejny gruszkę syberyjską. U nas jest jej dosyć sporo. Ta już jest mocno obżarta przez wszystkich. Niewiele zostało. Ale bardzo ładny pomidorek. Tu mamy Red Pear, czyli czerwona gruszka. I to rzeczywiście troszkę gruszkę przypomina kształtem. Pomidor w stylu bursztyk, czyli taki w środku bardzo charakterystyczny. I dosyć dobry, powiem Wam, smakuje, lubię. Tu mamy Carbon. O, jeden mi się oberwał. Ciekawy pomidor, ale nie próbowałem. Ciekawy wizualnie. Zostawimy, będzie zebrany. Tutaj taka mała koktajloweczka, ale za dobrze też go nie znam. Prince Jaborg. Natomiast tutaj jest ciekawy pomidor, to jest pomidor przetworowy, dobry na suszenie, lima. To już jest bardzo taki twardy, on ma mało wody w sobie, więc właśnie to jest klasyk taki na suszenie, na koncentrat. Jeżeli ktoś robi własne koncentraty, to też można jak najbardziej zastosować. No i przenosimy się na drugi koniec. Tutaj mamy ciekawego pomidora, to jest Izumiye Jabłoko. Czyli jakieś tam jabłko, tylko nie wiem jakie, bo nie znam tego języka dobrze. Dwa krzaczki mamy takie, ale nie jest dużo owocu na nim. Natomiast bardzo ciekawy pomidor to jest ten, tylko nie mam w tej chwili wersji w pełni dojrzałej, bo ten pomidor jest najczęściej u nas obiadany. Jest ze względu na to, że ma dobre walory smakowe, bardzo fajne. To jest Tong. Jeżeli on jest dojrzały w pełni, to tu będzie mocno czerwony, przechodzący w lekko taki fioletowy kolor. Ale no nie jest w tej chwili żaden dojrzały. Bywały na nim owoce dużo większe.
tak jak mówię, obiedzony w tej chwili. Tutaj klasyka, czyli dosyć dobrze owocująca pokusa. Słodki, fajny pomidor, polecam. Black cherry, po raz kolejny, ale tutaj jakiś taki niewyrośnięty egzemplarz mamy. Niektóre pomidory dosadzaliśmy z bardzo kiepskich sadzonek, ze względu na to, że szklarnie były u nas zrobione dosyć późno. I sadzonki musiały czekać w doniczkach. No, były marnej jakości, a mimo tego i tak wyrastają i tak jakoś dojrzewają. Natomiast, no nie wszystkie. Widać tutaj zresztą, że po środku mamy takich mnóstwo niskich sadzonek, takich niewyrośniętych. A tam po bokach, na końcu, tam już są ogromne, piękne sadzonki, bo to są sadzonki, które były w dużo większych doniczkach uprawiane przede wszystkim jako sadzonki. No i były same z siebie dużo większe, natomiast ta reszta, takie nie dość, że były marniutkie, to jeszcze długo musiały czekać i to spowodowało ich taki karzełkowaty trochę wzrost. Niemniej jednak, jak widać, jeszcze w miarę się trzymają, więc jeszcze będą owocować przez jakiś czas. A to tak, co to takie obiedzone, że nawet jednego czerwonego, czy żółtego, czy jakiegokolwiek pomidora, to nie wiem. A, tigarella, moi drodzy, tigarella, to już wiem dlaczego. Tigarella jest niezwykle pysznym pomidorem. Jest czerwony, z charakterystycznymi takimi żółtymi paskami. Tutaj na razie widać tylko żółte, ale te paski gdzieś już tam się pojawiają. Jest przepyszny. I my go bardzo lubimy, bardzo często jest obrywany. Jest jeszcze dwa chyba takie krzaki, jeżeli znajdę, to pokażę wam jeszcze. Mocno ten krzak już zużyty, musiał wykarmić naszą dwójkę. I tutaj kolejny dobry pomidor, tu już jest, udało nam się wybarwionego znaleźć. To jest Pink Siberian Tiger. Pink Siberian Tiger i tutaj pięknie wybarwiony. Słuchajcie, naprawdę piękne kolory i bardzo fajny smak. Także na pewno z tego będziemy, tak jak z Tonga, będziemy i z tego pozyskiwać nasiona. I to podejrzewam, że akurat z tego owocu, bo jest taki po prostu idealny. A wiadomo, że owoce warto pozyskiwać z najbardziej takich ładnych pomidorów z danego gatunku, bo takie, jakbyście chcieli mieć w przyszłości owoce, z takich pozyskujcie nasiona, bo ta informacja genetyczna zostaje przecież przenoszona przez właśnie nasiona, które w takich owocach się znajdują. Tu trochę bazylii nam rosło, ale to też tak marnie, jakieś chwasty nam wyrastają. Nie jest to zadbane, no bo po prostu nie ma kiedy tego zrobić. I trochę ta szklarnia cierpi. Super, że udało się nam nawodnienie zrobić, to już jest duży sukces. To słynny patent, który opracowałem. Nawodnienie idzie po wierzchu, to przejście do skrzyni nad ścieżką byłoby tak, że zahaczalibyśmy cały czas, więc puściłem kolankami dołem. Muszę to tylko jeszcze zasypać, bo cały czas nie jest zasypane. Ponieważ będzie jeszcze film realizowany, gdzie będę omawiał dokładnie to nawodnienie. Co to za wielkolud? Ten wielkolud to Mama Irenes. I też kolejny, który nierównomiernie dojrzewa. Aczkolwiek w miarę dojrzewania oczywiście ta nierównomierność jest coraz mniejsza. Tutaj na przykład to już widać, że tutaj już mniej tych zielonych pasków jest. Mega groniasty, który jak zwykle jest mocno obiedzony. Ale jeszcze owocu jest i one, cały czas podkreślam, charakterystycznie. Jednocześnie kwitnią, jednocześnie dużo zielonych, jednocześnie dużo dojrzałych na tym całym gronie. Też to jest ciekawe u tych mega groniastych. Tu mamy jakiś ciemny pomidor, wręcz prawie czarny. Egzemplarz dojrzały jest ta sztuka i ona jest już lekko czerwona od dołu. Jest to indigo. Jeśli nazwa nie jest pomylona, nie znam tego pomidora, więc nie będę się na jego temat wypowiadał bardziej. Idąc dalej, to po raz drugi mamy gruchę. O, a tutaj pięknie wybarwione dwa pomidory. Jeden na różowo, drugi na czerwono. I rzeczywiście ładne kształtem, ładnie wybarwione. A jest to Pink King i tutaj karzeł mąk. To też już w innym miejscu oglądaliśmy. I równie ładne, fajne owoce były wybarwione. No z tych wielkolodów to Black Cherry tutaj się przebija, no tutaj zwłaszcza te kiście. Tu widać, że będzie dużo owocu. Kolejne dojrzewają. No i na koniec, gdzie warto jeszcze zwrócić uwagę, to oczywiście Aurea, która jeszcze tutaj, a powinienem jeszcze bardziej ją skrócić, bo skacałem raz, ale widzę, że znowu wilki dochodzą do poliwęglanu. Owocu jest dużo, ugina się aż od tego. Tu jest pomidor, który jest bardzo ciekawy, bo to jest Ola Polka.
I na początku na tym pomidorze było coś charakterystycznego, ponieważ na jednym krzaku pojawiały się owoce żółte i czerwone. Nie wiemy, jak to się stało, ale tak było. No nie wiem, czego to jest zasługa. Jest niby czerwony pomidor obok, ale ten czerwony jest taki, o, drobniusieńki. I sprawdzaliśmy, czy to z tego samego, że może z tego czerwonego coś wpada na ten drugi, ale nie. Było kilka pomidorów czerwonych właśnie na krzaku żółtym. Nie wiemy, skąd to się wzięło. Natomiast teraz już są same żółte. Już nie ma tych czerwonych. Taka ciekawostka. Nie wiem, jakim cudem. Tam czosnek słoniowy z tyłu, ale już widać, że przeszedł. Trzeba go wyjąć koniecznie. I te chwasty też pousuwać. Także, moi drodzy, jak widzicie, w tym roku szklarni idealnych nie mamy. Niemniej jednak ilość owoców jest dosyć duża, więc będziemy mieli i przetwory, i pasatę. Wreszcie zrobimy przeciery, ketchupy. No będzie. Będzie trochę tego, więc nie jest źle. Natomiast już na przyszły rok mam bardzo poważne i ambitne plany co do naszych szklarni. Jeszcze dojdzie dodatkowo trzecia. No i dzięki tym szklarniom będziemy mogli już naprawdę cieszyć się niesamowitymi roślinami. Na pewno więcej papryki będzie, bo w tym roku papryka jest jak na lekarstwo. I poza tym nie wszystkie sezonki się udały. Kilka sztuk nam owocuje i to też marnie. Więc będę musiał się tym zająć. Ogórkami szklarniowymi też się zajmę bardziej, bo w tym roku też poszło kiepsko. Ale pomidory jak na niezajmowanie się, jak na trudne warunki, jak na późne sadzenie, jak na sezonki, które zostały niejednokrotnie przesuszane i w małych pojemnikach. Wiele, wiele czynników, które wszystko było wskazywało, że wszystko będzie nie tak, a okazuje się, że jest fajnie, jest w miarę zdrowo, mimo końcówki sierpnia. Tylko niektóre rośliny nadają się niedługo do wyrzucenia, a reszta jak najbardziej ma się dobrze, więc chyba nie jest tak źle. Dajcie znać, co o tym myślicie. Na przyszłym roku, jak to będą warunki, będziemy mieli troszkę więcej czasu niż w tym roku, gdzie zajmowaliśmy się głównie remontem tego domu. Teraz już macie połowę dachu pokazaną, druga połowa jest jeszcze do zrobienia. I większość czasu spędzamy na remoncie, teraz to już w ogóle nie odganiamy, więc właściwie tylko na remoncie spędzamy czas, bo musimy wejść przez zimą tam do środka. Więc jest masa pracy przy instalacjach, przy podłodze i tak dalej, przy budowie pieca. I na to niestety tyle czasu nie ma. Bardzo ubolewamy, ale na co tam. Ważne, że jest jak jest. Ważne, że i tak udało się tyle fajnych rzeczy tutaj zrobić. W przyszłym roku obiecuję, będzie duża poprawa. Będą szklarnie wzorcowe. Także subskrybujcie kanał, żebyście mogli zobaczyć te przyszłoroczne filmy. Pozdrawiam moją grupę Mam Szklarnię. Zapraszam, żebyście dołączali do niej, a jeżeli kogoś nie interesują szklarnie albo nie tylko szklarnie, to zapraszam też do grupy Piękne i Zdrowe Ogrody, która też jest jedną z większych grup na Facebooku. I tam z kolei już wszystkie rośliny, które rosną w ogrodzie, omawiamy i w szklarniach, i owocowe, i warzywne, i ozdobne. Wszystkie. Także linki znajdziecie w opisie filmu. No i zostały oberwane pomidory, pokrojone na drobne kawałki. Takich misek mieliśmy, kurde, z 10. Wszystko już jest zagotowane. Idzie słoiki na passatę. Ale te, które najbardziej nam smakują i są najfajniejsze, to już Wam pokazuję, co z nich zostało zrobione. O, tu jest jeszcze kolejny garnek, bo już dwa takie się zagotowały. Ten będzie trzeci. I tak się zagotuje, to będzie trochę mniej. Później mikser. Miksujemy i do słoików, tylko z solą, nic więcej. Bez pasteryzacji, wystarczy, że będzie odpowiednio gorące i idzie do słoików. To jest to, później pomidorowa, sos do pizzy, ketchupy, wszystko da się z tego zrobić. A tutaj już w pojemniczkach, nie mniej, nie więcej, tylko nasionka. Nasionka pozyskane z tych odmian, które nam najbardziej odpowiadają albo wizualnie, albo smakowo, albo plennie. Albo jak są zdrowe. Izumny je jabłko. No i takie sobie tutaj są. Sporo osób na grupie na przykład pisze, jak pozyskać nasionka, że to sitkami, ściereczkami, na papier. Nie, 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 moi drodzy, dużo prościej. Takie nasionka zalewamy tylko odrobiną wody. Zamieszać. Dać im sfermentować. Na to trzeba jakieś 2-3 dni. A ta cała galaretka, która jest na nasionach, sama odejdzie. Wystarczy później tylko przez sitko przepłukać i nie będzie galaretki. Będą czyste nasionka. Później wysuszyć
ale ostrzegam, że na ręcznikach papierowych mogą się lekko przyklejać, no ale na pewno nie będą się już tak przyklejać, jak przyklejały się z tą galaretką. Tak to wygląda. Wika mówi, że już koniec filmu, także kończymy. Na razie. Te jabłka to lobo. Ciekawostka. Jakby mieć tylko takie gałęzie. Szara reneta, która czasami nawet złocieje, a nawet czasami czerwienieje. A tutaj mamy pirosa. Tutaj z kolei odmiana sander. To sander, a to Kamil z dziadkowego sadu. Cześć. Jak tam Kamil w tym roku? Owocowanie? No, jakoś idzie, tak. Natomiast każdy, kto mnie zna i czytał moje posty, wie, jak było z truskawkami. Natomiast z jabłkami jakoś się nie daje. Na pewno bardzo dużo jest jabłuszek zgniłych, bo przez ogromne upały wszystko po prostu... Każde nagryzienie robaka to od razu jabłka gniję, tak? A robaków jest ogrom. Więc wniosek z tego taki, że trzeba szybciej do Ciebie przyjeżdżać, zanim zdążą zgnić. Znaczy to nawet nie o to chodzi, po prostu jest rok naprawdę specyficzny i ciężki. Więc jeżeli ktoś nie pryska tak jak ja, to zgnilizna wchodzi na potęgę i do tego też zmarzło bardzo dużo owoców. Bo też pisałem o tym na postach, że kwiecień i maj był najzimniejszy od 30 lat. No ale co? Poza tym są, można u Ciebie są, kupować, są, tak? Cały czas. Oczywiście. Jakie odmiany, Kamil, polecasz na wrzesień? Czyli we wrześniu będą jeszcze na pewno sander, czyli kapitalne jabłko na sok. Prawie podobne do Ligola pod względem soczystości. Twarde, naprawdę super, bo robiłem już na wyciskarce wolnoobrotowej. Drugie jabłuszko to Piros, czyli najbardziej popularne w Polsce. Bardziej miękkie, słodkie dla dzieci. I trzecie Katia. To jest szwedzka odmiana o smaku truskawki. Ale ja truskawki nie wyczuwam, ale naprawdę bardzo ładnie pachnie. Też ona jest i do jedzenia sok. Nadaje się i do naleśników, i do soku. Więc taka odmiana po środku. Zaciągnąłem Kamila w miejsce, gdzie z kolei mamy jabłka, które będą dostępne w październiku. Dlaczego z takim wyprzedzeniem o tym mówię? No dlatego, że za chwilę się może okazać, że nie starczy tych jabłek, bo kolejka chętnych jest dosyć jednak długa. Kamil ma już swoich klientów w dużej ilości, no i że jak chcecie, żeby starczyło, no to trzeba się zgłaszać. Co tu mamy, Kamil? No to jest Ligol, czyli moja główna wizytówka. Każdy już mnie poznał od kilku lat, no to wie, że to jest jabłko wyśmienite. Fruterianie podobno potrafią brać ode mnie nawet po 50-60 kg tego jabłka co miesiąc. Jest to jabłuszko, które... A bo to jest mieć... to, które poleży, tak? No poleży. Czyli u ciebie 3-4 tam... miesiące może leżeć w pokoju w 20 stopniach, 1,5 miesiąca i całość będzie twarde i sztywne. Mhm. Dodatkowo z kilograma jabłek może być nawet litr soku. No jest i jest. To wyśmienite. Jest wyśmienity smak tego jabłka. Jak zrobi się z niego sok, to można pić po prostu litrami. No i z tego co pamiętam, one później są dużo większe, tak? Znaczy tutaj, tak jak mówiłem, przez to, że w tym roku jest ogrom robaków, jest dużo mszycy, to dużo Ligola w tym roku może być też małego. Mhm. Mi ciężko było ludziom wyjaśnić, jak to jest właśnie, że mam Ligola i czasami jabłko waży pół kilo. Jakbym nawoził i wryskał. Nie, po prostu jest Ligol na A2. Nikt tak nie sadzi. Ja czekałem na to jabłko 7 lat od posadzenia. 7 lat. Wszyscy teraz czekają 2 lata i mam nawet 30 ton z hektara. Ja czekałem 7 lat na owoc, więc nikt teraz tak nie chce czekać, bo teraz liczą się pieniądze, tak? Ja czekałem, bo chciałem mieć wyśmienity smak, no i mam. Na Ligola mam zamówienia już nawet za granicą. Już mam klienta z Holandii, mam klientów z Niemiec. O, proszę. Kamil chwali tutaj, proszę bardzo. No bo Ligola jest jak z truskawką. Z truskawką też praktycznie nie ma w Polsce truskawki, która nie uczula, bo wszyscy jakoś tam pryskają. Jest to owoc miękki i opryskownika bezpośrednio. Więc w truskawce nie ma skórki, nie obierzesz. O, tutaj jakieś drzewko. Tutaj widzicie, jak mszyca załatwiła, jak jest drobny. Tak, ale jednocześnie ile tego owocu jest. No, ale i... drzewo ucierpiało oczywiście. No, no i natomiast... dokończę, że właśnie stąd, tak samo jak pod truskawkę mam klientów z Holandii, z Niemiec, tak samo po tego Ligola też mam takich klientów. Mhm. No bo to jest smak bez porównania. To nie jest taki Ligol jak na rynku, tak? To jest zupełnie co innego. Bo jabłko na nowych podkładkach nie ma kompletnie żadnego smaku, tyle mogę powiedzieć. Jest po prostu takie wodniste, nie ma tej takiej esencji, tak, jeśli Adam by coś tam dopowie, no bo to... Ja tam nie będę dopowiadał, bo ty i tak za dużo gadasz. Trzeba po prostu zaprosić ludzi. A propos zaproszenia, u ciebie można przyjechać po prostu, tak? Tak, do mnie teraz... Przyjechać i mogą sobie ludzie nazrywać sami, tak. Zupełnie sami. Tak, tak, w tym roku naprawdę, w tygodniu potrafię mieć już naprawdę 5-7 rodzin, więc to jest bardzo dużo. No, to jakbyście chcieli nazbierać sobie sami jabłka, które jest w danym okresie, mieć odrobinę zniżki. Bo pusto, bo zmarzło, może zmarzło. No. To są, ja nie zrywałem, bo to za miesiąc.
mieć odrobinę zniżki ze względu na to, że zbieracie sami, to jak najbardziej zapraszamy całymi rodzinami do tego uroczego miejsca i będziecie mogli korzystać ze wszystkich darów natury i oczywiście poznać Kamila, tego skromnego, sympatycznego, polskiego, ekologicznego rolnika osobiście. Pozdrawiam. Mamy pęknięte jabłko. To dlatego, że nieużywany jest... Co? Kamil, co jest nieużywane? Wapń, właśnie. Za dużo wody, za dużo deszczu. Gdyby miało to jabłko wapni, to by nie pękało. Niestety ja wapnia nie używam. Więc niektóre jest bardzo słabe na gniją, warunki atmosferyczne. No, gniją, co widzicie, że nie ma to 50 oprysków. Także ja jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich, którzy szukają jabłek, które są bez chemii, prawda? No. A tutaj, moi drodzy, macie czempiona. Jedno z najsłodszych jabłek, jakie tylko można spotkać. I to jest jabłko, które uwielbiają dzieciaki. Więc jeżeli chcecie nakarmić dzieci jabłkiem, bo na przykład nie jedzą za często, albo w ogóle, bo i takie są, to zapraszamy koniecznie po czempiona. A czempion będzie, Kamil, w jakich miesiącach dostępny? No też będzie koniec września, początek października. Czyli też jabłko na zimę. Tak? Do przetrzymywania? Będzie dobre? Nie, 3 miesiące poleży na pewno. Dobra, to zapraszamy. Wszystkie namiary na dziadkowy sad, na kontakt bezpośredni do Kamila, podajemy Wam zawsze w opisie filmu, także zaglądajcie, dzwońcie, powołujcie się na wiejskie inspiracje i jak Kamil usłyszy hasło wiejskie inspiracje, dostaniecie 5% rabatu, tak? Dobra, niech będzie. Tego nie uzgadniałem z nim, ale załatwiłem to dla Was, no po prostu czego się nie robi dla naszych widzów. Cesarz Wilhelm, proszę bardzo. Moi drodzy, jesteśmy w starej części sadu Kamila. Czyli drugie tyle sadu, co i po drugiej stronie. Bardzo długie rzędy, ale tu mamy już duże, piękne drzewa owocowe. Kamil, tak na szybko, jakie odmiany znajdziemy u Ciebie, żeby mogli widzowie pozwiedzać, na przykład rwąc sobie jabłka, to pozwiedzać, to jakie odmiany mogą tutaj spotkać w tej części sadu? A więc już mnie po kolei. Idaret, kosztela, krąselka, koksa, makintosz, Wspomniany cesarz Wilhelm. Cesarz Wilhelm, wiadomo. No to też, to ewidentnie takie starsze odmiany. Tutaj kilka drzew, nie wiem, jedno spartana, to już bardzo mało. A to, co widzicie przed nami, to są wiśnie. Wiśni jest bardzo dużo, ale po wiśnie trzeba przyjechać, wiecie, w lipcu. Także zapraszamy Was w przyszłym roku na wiśnie, na truskawki jeszcze wcześniej, ale teraz jabłka, jabłka i jeszcze raz jabłka. Tego jest tutaj najwięcej. Ja regularnie przyjeżdżam... O, stary czempion, proszę bardzo, wielkie drzewo. Zawsze smakuje od tego nowego. No, ja tu przyjeżdżam regularnie, zawsze wracam przynajmniej z jedną skrzynką jabłek. I zresztą dużo filmów z dziadkowego sadu możecie już zobaczyć na naszym kanale. A zawsze tutaj wracam, ponieważ te jabłka są po prostu dobre. Już nie mówię o tym, że zdrowe, ale przede wszystkim są dobre. Dlatego naprawdę z czystym sercem mogę Wam to polecić. Tu jesteśmy na samym końcu Kamilowego sadu dziadkowego. Ale Dziadek Świętej Pamięci oddał Kamilowi, więc teraz Kamilowego sadu, można powiedzieć. Tu nie ma nic. No może tu jakaś śliweczka się trafi. Ale za to, jak pójdziecie dalej w tę stronę, to tak, tu się zaczynają młode gruszki. Znaczy już nie takie młode, bo te drzewka mają 6 lat, ale zaczynają wreszcie rodzić. Może w tym roku jeszcze szału nie będzie, ale niektórzy z Was na gruszki się załapią. Za to tutaj, jak dobrze pójdzie, to ile, Kamil? 2 tygodnie? 2 tygodnie? I załapiecie się na zarąbiste śliwki. Zobaczcie, jak one wspaniale wyglądają. Jaki niesamowity jest kolor tych śliwek. Po prostu to jest... No zjadłbym, ale no niedobre jeszcze. Szkoda. No twarde jak kamień. Może jak guza chcecie komuś nabić, to są idealne. Kolorem idealne. Ale jeszcze nie dojrzało. Jeszcze trzeba poczekać. I tam jeszcze jedną zmianę, okrągłą. A widzę. Rzeczywiście, tam dalej. No jest tu jeszcze, o, tu widzę jakieś, co tutaj jest na tych uginających się drzewach? No to właśnie, nie wiem, jaka śliwka. Ostatnia, którą mam, bo mam 8 odmian. Mm-hmm. Czyli ona to myślę, czeka. Ona to będzie czeka. Gdzieś nawet koniec września. Super, umawiamy się już, ja przyjeżdżam. Na śliwki przyjadę na pewno. I... To jest ta, która nie zmarzła. Tak. Ona nie zmarzła. Oprócz śliwek i oprócz tej konferencji, która tutaj jest widoczna, to jeszcze, moi drodzy, warto zajrzeć do tego rzędu. Tu w tym roku jest niewiele. Ale zaczyna dojrzewać. Może ktoś się z Was załapie na takie niesamowicie duże, soczyste, piękne gruszki, których trochę tylko jest. Parę drzewek raptem ma Kamil, ale zaczynają pięknie owocować. Jak się załapiecie, zapraszamy we wrześniu. Powinny już być
początek gdzieś tam śliwek, powinny już się pojawić te wrześniowe odmiany jabłek jeszcze, będzie piros jeszcze na początku przynajmniej września. Koniecznie zaglądajcie.